Jesteśmy na bocznicy prowadzącej do Polkarbonu. W tym momencie na bocznicy Polkarbonu stoi Ludmiła i manewruje. A my stoimy kawałek dalej od zakładu. No i teraz zastanowię się, gdzie się ustawić. Podejrzewam, że ta Ludmiła będzie jechać na Łagisze, ale tego nawet nie wiemy, czy tak będzie. Może niedawno przyjechała i zostanie na zakładzie, ponieważ tak się dzieje z tą Ludmiłą Karpielu, która już od długiego czasu przyjeżdża do Polkarbonu. Ta lokomotywa zostaje tam na noc i często na przykład kolejnego dnia jedzie. Także w sumie nie wiadomo, być może powinienem pójść pod zakład. Tego niestety nie wiem, bo w każdym momencie może ona jechać w stronę Łagiszy i wtedy lepiej, gdy jestem ustawiony w jednym miejscu. Także zobaczymy. Na ten moment mój plan jest taki, że pójdę tam, troszeczkę w tamtą stronę, w stronę wiaduktu i gdzieś tam być może spróbuję się usadowić, zamiast stać w tym miejscu. Nie wiem, czy tam znajdę jakieś dobre miejsce do kadru, powiem szczerze. No, muszę się chwilkę zastanowić, czy iść tam pod wiadukt, czy może nawet zostać w tym miejscu. No nic, zastanowię się i zaraz do Was wracam. Zrobiłem zupełnie inaczej niż zapowiadałem. Jestem teraz przy zakładzie. Stoimy tu i czekamy, aż coś się stanie. Ta Ludmiła tam manewruje. Tak jakby ona w tym momencie wypełnia zadania, które zwykle wypełniała lokomotywa zakładowa, ta taka 401DA. Więc no stoimy tutaj z nadzieją, że będą te manewry poza teren zakładu. Ogólnie rzecz biorąc, to myślałem, że ta Ludmiła będzie jechać ze składem, no bo wiadomo, taka sytuacja zwykle nie ma miejsca, że ta Ludmiła sobie tutaj manewruje, przynajmniej ja nie widziałem, może sytuacja ma miejsce, ale ja nie widziałem takiego czegoś jeszcze. Także stoimy tutaj i jestem też przygotowany, gdyby z drugiej strony nagle jechał skład, bo raz miałem taką sytuację, że sobie stałem i tam były jakieś manewry, ja myślałem, że wiadomo, z drugiej strony nic nie pojedzie, a tutaj nagle się wyłoniło małe co nieco. Także stoimy dalej, czekamy. Jest spore napięcie, nie wiadomo, co będzie się działo i czy coś będzie się działo, ale czuć tak, jakby miało się coś dziać. Cały czas czuć tą Ludmiłę, która tam dalej jest. Mówię czuć na zasadzie, bo ten silnik, który pracuje, no wiadomo, słyszę go, jak on pracuje, ale czuć jego moc, tak mogę też powiedzieć. Czuć jego moc. Więc ogólnie rzecz biorąc, stoję tu, czekam, na razie nic. Ta Ludmiła wykonuje tam, no, tak jak już wspomniałem, manewry takie, jak zwykle wykonuje lokomotywa zakładowa 401DA. No i jest tak, że jak ja tutaj przyszedłem najpierw, to widziałem, jak ona stoi ustawiona i wróciłem się tam, bo myślałem, że ona będzie jechać z tymi węglarkami do Łagiszy. I ona rzeczywiście wyjechała, ja tego nie widziałem, bo stałem tam dalej, ale ona rzeczywiście, wiem, że wyjechała tutaj za bramę, no ale to były tylko manewry. Gdybym został tutaj, to bym już miał złapaną na tych manewrach, no ale wiadomo, skąd mogłem wiedzieć, bo ja nigdy takiej sytuacji tutaj nie doświadczyłem. Więc ogólnie rzecz biorąc, dodam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Wiadomo, teraz tu wracam i stoję i czekam na coś, co przed chwilą już się zdarzyło, ale ja przed tym uciekłem, no ale zostawiając tutaj element,
humorystyczny, czy też nawet komediowy tej sytuacji, w której tutaj biorę udział aktualnie, którą sam wytworzyłem, zostawiając ten element, no to po prostu czekam, aż się to powtórzy i tyle. I teraz tak, to co jest ważne, to to, że ja nie mogłem tego przewidzieć, okej? Ja mogłem tutaj zostać i czekać, aż ona będzie jechać, wiadomo, bo byłem tutaj, nawet myślałem, a poczekam tu, ale po chwili pomyślałem, że a nie, pójdę tam dalej, bo tam będzie lepszy kadr. No i tak też nie mamy żadnego kadru, także sobie wykadrowałem tak, że nie mam nic. Ale okej, nieważne. Ja nie mogłem tego przewidzieć. To jest pierwsza raz taka sytuacja, że ta Ludmiła manewruje tam z tymi wagonami niczym zwykła zakładówka. Ja nie mogłem tego przewidzieć, więc jest to zrozumiałe, że tak postąpiłem, bo byłem w sytuacji nowej, nieznanej. Gdyby było tak, że tu przychodzę, a tutaj na przykład stoi lokomotywa cargo podczepiona do węglarek, ja wtedy wiem, co robić. Wtedy idziesz tam dalej i ta lokomotywa będzie w przeciągu najbliższej, nie wiem, godziny, dwóch, a może nawet za chwilę, będzie jechać do Łagiszy. Jeżeli jest tak, że idziesz i na zakładzie stoi gagar cargo plus turbostonka cargo, no to wtedy oznacza to, że oni będą jechać do Łagiszy do pół godziny. Więc tutaj po prostu są pewne zasady działania, które można odczytać. Można odczytać ten kod, który tutaj działa, jeżeli chodzisz, no nie? I tak z każdym szlakiem. Na każdym szlaku, na każdej bocznicy jest pewien kod, który ty możesz odczytać, czyli możesz zrozumieć, jak zachowuje się ruch na danej bocznicy. I teraz tak, jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że wspomniałem o sytuacji, kiedy byłem tutaj i nagle mi stamtąd wyjechał pociąg, więc była taka sytuacja, że ja stałem właśnie tutaj nawet bliżej bramy i wiecie, i stoję, no nie? I nagle się odwracam, nie dlatego, bo słyszę, że jedzie pociąg, nagle po prostu się odwracam tam, i widzę, jak już dość blisko jest gagar cargo z węglarkami. I teraz, jakim cudem tak się dzieje? I tak się dzieje na Przemyśle. I to jest, co ciekawe, jeden też z paradoksalnych uroków przemysłu. No bo jaką urokiem może być to, że pociąg jedzie, ty nie słyszysz i przez to nie możesz złapać go? No bo ja wtedy niestety nie udało mi się go złapać tak, jakbym chciał. Gdybym wiedział wcześniej, że on jedzie, no to bym się lepiej przygotował. Jest to pewien urok, ponieważ jest to bardzo nieprzewidywalne, to co tutaj się dzieje. Nie wiesz nigdy, co będzie. I tutaj na tym polega jeden z uroków kolei przemysłowej. Jest to też dość absurdalne, że jedzie coś tak ciężkiego jak gagar i skład węglarek i nic nie słychać. Kompletnie nic. Gdyby ktoś szeptał do mnie, to bym to usłyszał. Ale taki pociąg jedzie, nie, nic nie słychać. Cisza, kompletna cisza. Dodam, że dlatego teraz jest tak, że jak stoję tutaj i czekam, aż będą jakieś manewry stamtąd, to jednocześnie jestem przygotowany, gdyby stamtąd miało coś jechać. Bo wcześniej tak działałem troszeczkę bardziej, bagatelizowałem to, że z tamtej strony może coś jechać. No nie wiem, takie były sytuacje, no nie? Więc teraz jestem już bardziej przygotowany, bardziej czujny. Thank you.
Okej, pociąg pojechał. No, muszę powiedzieć, że jestem troszkę obsrany, bo to było bardzo mocne. Tyle czasu chodzenia mojego na Polkarbon. Sam wiesz, ile chodziłem, bo oglądałeś poprzednie vlogi i wiesz, ile razy tutaj żeśmy byli wspólnie w sumie, w pewnym sensie przynajmniej, że to jest konkretne. Okej. Ludmiła Karpielu, czy Polkarbonu, ona chyba jest Polkarbonu, bo w ogóle węglarki wszystkie były Polkarbonu. Węglarki miały grafikę malowania Polkarbon. Nigdy nie widziałem takiego czegoś, więc tak jakby Polkarbon się rozwija. W każdym razie, to było konkretne. Takiego czegoś jeszcze tutaj nie złapałem w taki sposób. Bo wiadomo, złapaliśmy już tą Ludmiłę z węglarkami, jak jechała do Polkarbonu w Psarach dwukrotnie. Później jeszcze raz złapałem tą Ludmiłę samotną, jak jechała z Polkarbonu do Łagiszy. Także wiadomo, udało się ją złapać, ale tutaj nie wiem, to było konkretne, ten przejazd dla mnie. Także nic, teraz jest taka situation, że ja pójdę troszeczkę w kierunku Łagiszy. Taki jest mój plan na tą sekundę. Wiadomo, teraz wam mówię, jaki jest plan, a później się okaże, że w kolejnym klipie witam, jestem teraz w Bydgoszczy. Okej. Miałem iść do Łagiszy, wylądowałem w Bydgoszczy. Także no, rozumiem, że plany się zmieniają, że ja mówię wam, jaki jest plan, a później robię całkowicie coś innego. Ale no, tak to jest na kolei przemysłowej. Plany się zmieniają co sekundę. Tutaj się tak dużo dzieje na kolei przemysłowej, jest taki duży ruch, co sekundę coś się dzieje właściwie, że po prostu plan się zmienia co chwilę. Żeby tutaj móc przychodzić w ogóle na kolei przemysłową, to już trzeba mieć głowę jak balon. Trzeba mieć mózg, który pracuje na bardzo zaawansowanych obrotach, ponieważ tak jak sam widzisz, ruch jest tutaj gigantyczny ogólnie na całej kolei przemysłowej. Dobrze, troszeczkę poleciałem. To nic, pójdziemy teraz w stronę Łagiszy, kawałeczek tylko, nie będę popylał do samej Łagiszy. Ponieważ o co chodzi? Chodzi o to, że wydaje mi się, że ta lokomotywa może wracać do Polkarbonu za niedługo. Nie wiem, czy tak będzie, ale przeczuwam, że tak może być. Więc ona możliwe, że pojechała teraz na Łagiszy z tymi węglarkami i możliwe, że zaraz będzie wracać. Że najpierw odstawić będzie musiała te węglarki na elektrowni i zaraz wróci. Taki jest mój plan, co do tego, co może się teraz dziać. Więc będę działał zgodnie z tym planem. Czy tak jest? Nie wiem. Może ta Ludmiła jedzie teraz do Gdańska. Do portu północnego w Gdańsku. Ale no, zobaczymy. Może jedzie tylko do elektrowni Łagisza i za chwilę ją będziemy mogli złapać, jak wraca. Stałem tam kawałek dalej przy szlaku i teraz jesteśmy cały czas tutaj przy tym szlaku i idziemy teraz w stronę Polkarbonu z powrotem i będę już wracał do domu. Ogólnie Ludmiła nie wracała i sądzę już, że nie wróci. Sądzę, że gdyby miała wracać, to raczej już by wracała, więc podejrzewam, że nie pojechała na Łagisze. Wiesz, czemu miałaby jechać, to było tylko takie moje przypuszczenie, które mogło być prawdą i dlatego tutaj stoimy, a mogło nie być. No i chyba nie było. I ona chyba pojechała na Ząbkowice i pewnie teraz jest w drodze do Gdańska, portu północnego. Albo na przykład do Szczecina, port centralny. Nie wiadomo, ale no sądzę, że gdzieś tam dalej teraz już sobie jedzie, więc my sobie wracamy. Gdyby jednak było tak, że za chwilę okaże się, że ja nagle słyszę, jak ona tam daje sygnał w Grudkowie, no to wiadomo, rozkładam się i działamy. Ale sądzę, że tak już się nie stanie, więc ja jeszcze kawałek, no tak z 10 minut około będę na szlaku i za jakieś 10 minut schodzę ze szlaku i będę wracał do domu. Więc na ten moment jest to ostatnie nagranie. Więc ja się w tym miejscu żegnam na ten moment i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gdyby coś wiadomo, gdyby ona jeszcze wracała, to zaraz się jeszcze połączę z wami, ale sądzę, że już nic się nie stanie, także do zobaczenia w kolejnym odcinku.